Woda jest najważniejszą i najbardziej niezbędną do życia substancją na Ziemi. Już w starożytnej Grecji filozof Tales z Miletu za archę, praprzyczynę wszystkiego, uważał wodę. Teraz dzięki badaniom i wysiłkom naukowców, którzy zgłębiają tajemnice naszej planety, możemy stwierdzić, że Tales wcale się nie mylił. Woda pojawiła się na naszej planecie około 4 miliardów lat temu. Wydostawała się przez szczeliny w skorupie ziemskiej, ale była także przynoszona na Ziemię przez bombardujące ją meteoryty. To właśnie w wodzie pojawiły się pierwsze formy życia. Te proste organizmy poprzez proces fotosyntezy wydzielały tlen, który gromadził się w atmosferze, umożliwiły kolonizację lądu. W każdej chwili w atmosferze znajduje się około 13 tysięcy km sześciennych wody w postaci pary wodnej. Gdyby cała ta woda spadła w jednej chwili na Ziemię, pokryłaby ją 3-centymetrową warstwą. Około 70% masy ludzkiego ciała przypada na wodę. Dla noworodków ta liczba jest wyższa i wynosi prawie 80%. Jednak w przypadku organizmów takich jak meduza czy warzyw jak ogórek, woda stanowi aż 95% ich masy. Dziennie tylko poprzez wydalanie pary wodnej przy każdym oddechu tracimy jej niemal 200 mm. To prawie cała szklanka. Podobny efekt można zaobserwować na basenach. Miesięcznie z 25-metrowego basenu odparowuje około 4000 litrów wody. Chociaż około 71% powierzchni Ziemi stanowią zbiorniki i cieki wodne, naukowcy obliczyli, że cała woda na Ziemi zmieściłaby się w jednej kuli o średnicy 1385 km. Chociaż jest to niewiarygodne, promień takiej kuli jest podobnej długości jak odległość z Krakowa do Wilna. Gdyby w taką kulę zebrać tylko i wyłącznie wodę słodką, jej promień wyniósłby tylko 160 km. Taki dystans samochodem można pokonać w nieco ponad godzinę. Jak powszechnie wiadomo, wszystkim organizmom żywym woda do życia jest niezbędna. Nawet wielbłądowi. Aczkolwiek te, które korzystają z wody słonej, są w dużo lepszej sytuacji od reszty. Prawie 97% ziemskich zasobów wody to woda słona, niezdatna do picia. Wszystkie kontynentalne rośliny i zwierzęta muszą więc zadowolić się tylko 3% całości zasobów. To jednak nie koniec naszych problemów. Z tych 3% wody słodkiej, które nam zostaje, 2/3 to woda uwięziona w lodowcach, której pozyskanie jest niezwykle trudne i kosztowne. Pozostała 1/3 dzieli się na wody powierzchniowe i podziemne. Na wody podziemne przypada aż 99% zasobów całej wody słodkiej w stanie ciekłym na świecie. W większości nie są one łatwo dostępne dla ludzi, więc w praktyce jesteśmy uzależnieni od wody znajdującej się w rzekach i jeziorach, która stanowi tylko 0,007% całkowitej ilości wody na naszej planecie. W efekcie znaczna część wielomiliardowej populacji ludzi i zwierząt jest zmuszona korzystać właśnie z tych 0,007% tego, co mogłoby się wydawać bezkresem wód. Jak więc widzicie, wodę należy szanować i rozsądnie nią gospodarować, lecz nie rozpaczajmy. Człowiek nauczył się wielu sposobów na oczyszczanie i uzdatnianie wody, co pozwala na wykorzystanie nawet tych wód, które na pierwszy rzut oka mogłyby wydawać się niezdatne do spożycia. Większość zużywanej przez ludzkość wody pochłania rolnictwo, około 70%, oraz przemysł, około 22%. Więc nasze codzienne nawyki wiążące się z użyciem wody stanowią tylko 8% całości. To wcale nie tak dużo. Ponadto zużycie wody w przeliczeniu na statystycznego Polaka stanowi tylko nieco ponad 1/3 średniej europejskiej. Oczyszczalnie ścieków zamieniają silnie zanieczyszczoną wodę na taką, którą można odprowadzić z powrotem do środowiska naturalnego, nie zatruwając go. Dietetycy i lekarze zalecają spożywanie przynajmniej 2,5 litra płynów dziennie. Gdyby pić tylko kupioną w sklepie wodę butelkowaną, jej koszt wynosiłby około 4 zł dziennie. W skali roku jest to wydatek niemal 1500 zł, koszt tygodniowej wycieczki nad morze. Dla porównania, po zamianie w tej kalkulacji wody butelkowanej wodą z kranu, koszt tej samej ilości wody w skali roku wynosiłby niespełna 5 zł. Sprzedaż butelkowanej wody jest gigantycznym rynkiem, który wycenia się od 60 do 80 miliardów dolarów rocznie. Wprowadzenie nowoczesnych metod uzdatniania wody sprawiło, że picie nieprzegotowanej wody z kranu przestało być niezdrowe. To już nie jest ta sama kranowa co 10 lat temu. Teraz woda w naszych kranach musi spełniać wysokie normy wyznaczone przez ministra zdrowia oraz Unię Europejską. Woda butelkowana to nie tylko wyższa cena przy wątpliwej różnicy jakościowej, czy także setki milionów ton plastiku zużywanego do produkcji opakowań dla tej właśnie wody.
Do recyklingu trafia niestety tylko 80% z nich. Pozostałe 20% zalega na często nielegalnych, dzikich wysypiskach, doprowadzając do niszczenia przyrody i stając się niezbyt estetycznym elementem lokalnych krajobrazów na przynajmniej 500 następnych lat, gdyż tyle właśnie rozkłada się zwykła plastikowa butelka. Nie wspominając już o kosztach transportu i magazynowania takiej wody, która często wydobywana jest setki lub nawet tysiące kilometrów od miejsca, w którym trafia na sprzedaż. Więc jeżeli bliskie Twojemu sercu są ekologiczne zagadnienia związane z przyszłością naszej planety, a ponadto umiesz sprawnie liczyć, fakty mówią same za siebie. Krótko mówiąc, nie daj się nabić w butelkę. Postaw na wodę z kranu. Biorąc pod uwagę przedstawione fakty, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Olkuszu podjęło się realizacji projektu pod nazwą Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze. Etap pierwszy. Głównymi założeniami projektu była budowa około 66 km i modernizacja ponad 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa około 48 km sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Olkuszu. Dzięki nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej możliwe będzie podłączenie się do kanalizacji około 8876 mieszkańców z terenu 4 gmin. W trakcie realizacji projektu przedsiębiorstwo podjęło także decyzję o rozszerzeniu wyżej wymienionego projektu o nowy system zaopatrzenia w wodę, mówiąc kolokwialnie woda prosto z serca ziemi. Rozwiązując w ten sposób główny problem, jakim było zamknięcie kopalni zakładów górniczo-hutniczych Bolesław, skąd była wcześniej czerpana woda. Całość prac związanych z projektem trwała 5 lat, lecz efekty pracy widoczne były już w pierwszym roku trwania prac budowlanych. Celem projektu było wyposażenie rejonu olkuskiego w infrastrukturę techniczną umożliwiającą poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę jakości wód podziemnych oraz poprawę warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców. Projekt ten wpłynął bezpośrednio na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gmin oraz zwiększył możliwości rozwoju gospodarczego, tworząc automatycznie nowe miejsca pracy. Inwestycja ta była także odpowiedzią na zobowiązania, jakie Unia Europejska postawiła Polsce, a które dotyczyły oczyszczania ścieków komunalnych oraz budowy oczyszczalni ścieków, czego przełożeniem jest czystsze środowisko. Biorąc pod uwagę zakres oraz obszar inwestycji, wydzielono 12 kontraktów na roboty budowlane, w skład których wchodziły 22 różne zadania. Była to największa inwestycja, z jaką zmierzył się region i spółka, a dzięki powołaniu osobnej komórki pod nazwą jednostka realizująca projekt, wszystkie poszczególne działania przebiegały w sposób sprawny, a pojawiające się problemy realizacyjne mogły zostać w szybki sposób usunięte lub wyjaśnione. Całość trwania tej inwestycji możemy zarysować na linii czasu poprzez kilka najważniejszych dat w projekcie, takich jak 29 lutego 2008 roku utworzono jednostkę realizującą projekt. Na przełomie lat 2010-2011 zrealizowano pierwsze kontrakty na roboty budowlane. 2 listopada 2011 roku podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedmiotowego projektu. W 2012 roku rozpoczęto realizację kolejnych robót budowlanych związanych z projektem. 5 kwietnia 2013 roku podpisano aneks nr 1 do umowy rozszerzający projekt o budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie gmin Olkusz i Klucze. 2 kwietnia 2014 roku podpisano aneks nr 2 dotyczący budowy systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni zakładów górniczo-hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie. 7 stycznia 2015 roku podpisano aneks nr 3 na rozszerzenie zakresu prac na oczyszczalni ścieków w Olkuszu oraz zakup sprzętu specjalistycznego. 4 czerwca 2015 roku podpisano aneks nr 4, zmieniający termin zakończenia realizacji inwestycji na dzień 30 listopada 2015 roku. 28 września 2015 roku wystąpiono z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie zakresu robót związanych z realizacją nowego systemu zaopatrzenia w wodę pitną. 6 października 2015 roku wystąpiono z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu na osiągnięcie efektu ekologicznego do 30 września 2016 roku oraz o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2016 roku. W projekcie tym możemy wyodrębnić dwa kluczowe zadania, które wpłynęły najbardziej na życie mieszkańców oraz na ochronę środowiska naturalnego, a są nimi rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Olkuszu oraz nowy system zaopatrzenia w wodę.
Oczyszczalnia ścieków w Olkuszu została wybudowana w 1982 roku, a z końcem lat 90. zwiększono jej przepustowość do 9000 m sześciennych na dobę. Biorąc pod uwagę nowe przepisy Unii Europejskiej oraz ponad 8876 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej podłączonych w trakcie realizacji projektu, oczyszczalnia ścieków w Olkuszu musiała zostać ponownie zmodernizowana. Dzięki temu osiągnięte parametry jakości ścieków spełniają normy określone w ustawach, a także przyczyniają się znacznie do poprawy środowiska naturalnego. Modernizacja ta rozpoczęła się w maju 2013 roku, lecz dzięki sprawnemu działaniu spółki i osób zaangażowanych w projekt w styczniu 2015 roku rozszerzono zakres prac modernizacyjnych na oczyszczalni. Całość robót na oczyszczalni wraz z odtworzeniem dróg technologicznych zakończyła się w listopadzie 2015 roku. Wielka to satysfakcja być na terenie oczyszczalni ścieków po 5 latach inwestycji. Wszystko sprzyja tej inwestycji, jak widać i zapach, i pogoda. Myślę, że to film oddaje dzisiejszy dzień. Mamy dużą przyjemność poinformować mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, że przez wiele lat mogą korzystać z oczyszczalni ścieków, która spełnia normy ochrony środowiska, wypełnia dyrektywy unijne i przede wszystkim jest eksploatacyjnie bardzo efektywna. Inwestycja ta objęła modernizację obiektów części mechanicznej oczyszczalni, zmianę technologii biologicznego oczyszczania ścieków, budowę zbiornika biogazu wraz z osprzętem i pochodnią, budowę nowego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem i instalacją centralnego ogrzewania, budowę nowej instalacji odwadniania osadu, budowę suszarni osadu, budowę dwufunkcyjnego zbiornika osadu, modernizację istniejących rurociągów technologicznych oraz doposażenie oczyszczalni w urządzenia do automatycznego sterowania pracą urządzeń. Nowy system zaopatrzenia w wodę był tematem priorytetowym dla przedsiębiorstwa, natomiast likwidacja kopalni zakładów górniczo-hutniczych Bolesław S.A., skąd była czerpana i uzdatniana woda, przyspieszyło i zintensyfikowało działania spółki w tym zakresie. Dzięki wielu oszczędnościom wynikłym z systemu przetargowego w projekcie, spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu projektu o nowy kontrakt W11 pod nazwą Nowy System Zaopatrzenia w Wodę. Dzięki temu problem ten został sprawnie rozwiązany, nie powodując przestojów w dostawie wody, która obecnie posiada lepsze parametry niż woda butelkowana. Kontrakt ten został podzielony na dwa etapy, a w jego skład wchodziło wybudowanie około 18 km magistrali wodociągowej, budowa dwóch ujęć wód głębinowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz modernizacja dwóch istniejących ujęć studziennych. Sterowanie pracą ujęć będzie odbywało się w zależności od ilości wody, jaka będzie potrzebna dla pokrycia potrzeb mieszkańców sfery usługowej, jak i przemysłu. Istotnym elementem projektu są zbiorniki wody czystej Parcze w Olkuszu, gdzie zostały przeprowadzone prace remontowe w zakresie budowlanym oraz zamontowany został system do dezynfekcji wody poprzez lampy UV, a nad całością czuwa elektroniczny system monitoringu pracy zbiorników oraz w razie awarii zapasowy system do uzdatniania wody poprzez związki otrzymywane z soli. Tak rozległy system sieci wodociągowej wymagał dopełnienia w postaci zasuw regulujących przepływ wody, by nie przepełnić zbiorników Małobądź. Dzięki poborowi wody ze studni głębinowych oraz dezynfekcji tej wody poprzez lampy UV, woda płynąca obecnie w kranach na terenie 4 gmin jest całkowicie zdatna do picia bezpośrednio z kranu. Pomimo różnic budowlanych czy długości sieci, po każdych, nawet najdrobniejszych pracach, odtworzona została cała infrastruktura drogowa, co wpłynęło pozytywnie na jej stan po zakończeniu projektu. Porządkowania gospodarki ściekowej były niezbędne, ponieważ rosnące wymagania Unii Europejskiej kładą szczególny nacisk. Jeśli nie podjęlibyśmy takich działań, to moglibyśmy zostać obciążeni karami. Poprzednie kadencje władz samorządowych skłoniły się do tego i podjęły pewne działania, aby ten problem uregulować. Pozwoli to w przyszłości zapewnić ścisłą i sprawną obsługę mieszkańców pod względem odprowadzania ścieków. Wpłynie to oczywiście na polepszenie warunków życia mieszkańców. Wpłynie na ekologię, pozwoli stworzyć miejsca życia i pracy dla wielu mieszkańców. Uzbrojenie w kanalizację, w sieć kanalizacji strefy aktywności gospodarczej 34 hektary daje olbrzymie szanse miastu na rozwój. Liczymy na to, że wszystkie w przyszłości będą sprzedane i oczywiście wiąże się to z miejscami pracy, których tak ciągle brakuje na rynku i nie tylko w Bukownie.
Mieszkańcy również myślę, że zyskali na tym, ponieważ ich działki również wzrosły na wartości. Mało tego, myślę, że era szamp to już jest historia. Dzisiaj XXI wiek i każdy z domów nowo budowanych, czy tych, które były budowane lat kilkanaście czy kilkadziesiąt, przy tych ulicach, gdzie robiliśmy to zadanie, jest obowiązkiem z jednej strony, ale z drugiej strony jest to wielkim wyzwaniem też dla wszystkich, żeby przyłączyć się, oddawać ścieki, nie zatruwać środowiska. Na naszym terenie będzie również wykonany duży projekt W11, gdzie wybudowane zostanie dwie studnie głębinowe, nowe studnie, a to znaczy na miejscowości Kolbark i Stoki Kwaśniowskie, a poszerzenie działalności, jakby zwiększenie wydajności studni w Cieślinie, w Kolbarku, w Bydlinie, czyli tak zwane studnie BIS, pozwolą na to, że woda pitna będzie ze źródeł tak zwanych pokładów triasowych i jurajskich. To jest woda bardzo dobrej jakości.